A uśmiech do kamery dla widzów? Stawili już zakaz wjazdu kamperom. Jak to mówiłam na początku? Szybki wyjazd? No to szybki obiad. Jezu, jak mi dobrze, tak mi dobrze, tak mi lub. Witajcie kochani w nowym vlogu. Szybkim, spontanicznym naszym wyjeździe, jak to z reguły bywa. Jesteśmy w miejscowości Gdynia Orłowo. Zabraliśmy Was oczywiście ze sobą. Byliśmy tu już no, więcej niż rok temu, tak? Bo w wakacje. Także zapraszamy Was serdecznie na małą wycieczkę. A tak w ogóle, kochani, to może pokażę Wam, gdzie jesteśmy. Pokażę Wam tą miejscówkę, z tym, że już nie wolno stać nam tam, gdzie staliśmy tamtego roku we wakacje. Powstawiali tu bardzo dużo zakazów. Natomiast jest parking, na który przyjechaliśmy, na którym staliśmy, nocowaliśmy. I jest tu bardzo zacisznie, dosłownie przez park 50 metrów do plaży. Zresztą, co będę gadać, już Wam wszystko pokazuję. I z takich właśnie ciekawostek, to wszystko tu jest opisane. Jest to dwór Kolibki, Gdynia Orłowo, cała tablica pokazana, stajnia, pawilon widokowy, kościół, budynek mieszkalno-gospodarczy. No wszystko tu jest opisane, łącznie z cegielnią, historia posiadłości całej, a my jesteśmy jako drudzy. Przed nami również stoi kamperek. Wjazd jest tą dróżką tutaj. Po lewej stronie jest budynek stajni i wozowni. Zeszłego roku staliśmy, przepraszam za tego palucha, mniej więcej gdzieś tam, gdzie te drzewa. Natomiast zobaczcie, dzisiaj po ponad roku wstawili już zakaz wjazdu kamperom. I tak jak na każdej bramie właśnie jest niestety taki znak. Tu mamy zakaz. A tam ktoś wjechał, ale to każdego indywidualna sprawa. My staliśmy właśnie tam dalej, kiedyś za samochodem, natomiast zobaczcie, tam jest wszystko pozagradzane, jakieś iluminacje są zrobione przez prawie cały park. A my jechaliśmy sobie tu dalej, o, tędy i z daleka po lewej stronie, przepraszam za te zatrzęsienia, bo tutaj zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, jest bruk i stoimy mniej więcej tam. Po lewej to są właśnie cień tych stajni, a naprzeciwko jest piękny dworek w Kolibkach, wspaniały, bardzo długi letni kasztanowiec, nie, kasztan, u nas w Polsce się mówi, a na wprost, tam dosłownie, gdzie mój brzydko mówiąc paluch, jest wejście, właściwie to jest kilka wejść, przez park nad morze. A teraz, kochani, zabieramy Was nad morze. Nacieszcie jeszcze się widokami z nadmorskimi razem z nami. Idziemy. Jak to mówiłam na początku, szybki wyjazd, no to szybki obiad. Gotujemy coś, makaronik orkiszowy, a do tego za chwileczkę będzie, o, papryczka i selerek. I zrobimy to jeszcze z własnym sosikiem. Do tego będzie nasza z własnej roboty passata z pomidorków. I coś jeszcze wymyślimy w trakcie, jak to u nas bywa. Wymyślone szybko, spontanicznie najlepsze. Makaronik odcedzamy. Lekki rozgardiarz jest.
Jak to w kamperze? Mało miejsca, dużo pracy, ale coś wyjdzie z tego. Myślę, że nawet z reguły wychodzi na spontana zawsze takie dobre, co? Obiady tak zwane jednogarnkowe są najlepsze, więc najpierw tu był makaron, to teraz będzie trochę oliwy z oliwek. Tak, jak się podgrzeje nam to wszystko, już się podgrzało w zasadzie. Wrzucamy jarzynki. Lekko je poddusimy. Potem coś jeszcze dodamy. To w duszy gra. I będzie smacznie, zdrowo i kolorowo. Zabrałam to, co miałam, a właściwie to trochę z tego, co miałam. Leci delikatnie tymianek. Do tego poleci troszkę imbiru. Jesienna pogoda. Trzeba się wzmacniać naszą odporność. To jest sól, to za chwilkę. Troszkę pieprzu. Cyk. O, mamy jeszcze bazylię i majeranek. Też może być. A, i chyba był jeszcze czosnek. To dzisiaj, o, trochę nam skamieniał, w wersji niekrojonej, a rzucanej. To tak, lekko podduszonych warzywek zlatuje nasza pasata. Może nie cała, bo by było tego za dużo. Zobaczymy. Jeszcze zamerdamy, podgrzejemy. I uwaga, fajny wynalazek, daję Wam tipa. Pokaż. Przepyszny, troszeczkę z tej, z papryki. Manouri, deska serów. Bardzo dobry grecki ser, kupiony w Lidlu. Już chwilę temu go odkryliśmy. Jest przepyszny. I tak sobie później i będzie cud miód malinka. Wlatuje makaronik orkiszowy. Cyk. Chyba trochę za dużo. I drugie cyk. Trzeba to podzielić mniej więcej. Jednak dużo, ale trudno. Nakładamy sosik. Wyjdzie z tego cosik. Hop, 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 hop. To jest takie bardzo szybkie danie. Co masz, to zjesz. I jeszcze do tego pójdzie serek. Ten, który Wam pokazywałam. Jak ja go otworzyłam? Nie wiadomo. Z tym otwieraniem to trochę gorzej. O. Ale ja to robię tak. I teraz poprosimy operatora kamery na najazd na nasze jedzonko. Betka umyje rączki. No i co, próbujemy tych szybkich dań, znaczy tego szybkiego dania. Zobaczmy, co to wyszło. Fajne. Z tym serem jest super. Makaron orkiszowy też polecam. Bardzo szybko, bardzo zdrowo, bardzo tanio. Zapytamy jeszcze tego pana. I jak smakuje? Bardzo dobre, serek super. Piechotka. Dobrze, że mops zjadł wcześniej swoje. Bo podejrzewam, że nie byłoby chwili spokoju. Było pyszne, smakowało. Świadczy o tym pusta micha. Teraz sprzątanko. I lecimy. Panie kierowco, dokąd dzisiaj? Na Poznań. Przed siebie, tak? Zbieramy się. Wyjeżdżamy. Kolejną wycieczkę. W stronę słońca. Piękna pogoda, co? Słoneczko. Cudne. Właśnie tu się wyjeżdża z tej bramy. Trochę trzęsie. Światło się nam zmienia, ale co tam?
Rozkręciłam się z nagrywaniem, więc nagrywam. Prawdaż, Konradku? No, widać. Bardzo ładnie widać. Tu mamy kierowcę Mopsika zapiętego. I jedziemy przed siebie. A w Gdyni mają trolejbusy, tak? Chyba tak się to nazywa. Trolejbus. Brudną szybę, ale nagrywam remonty wyjazdowe, drogowe w Gdyni, nie? Zamotka duża, ale wszystko jest po coś. Będzie pięknie. Jak się czuje pan kierowca w tej trasie? Super, bardzo fajnie. Super, bardzo miłutko. Słoneczko świeci, jest pięknie. Będą brameczki. Ciekawe, czy płatne, czy bezpłatne. Amber Gold. To się kojarzy jak z Amber Gold. Zaraz zobaczymy. Cyk, stop. Jedziemy. Możliwe, że po prostu z aplikacją, żeby przejechać, ale nie pobiera. Okaże się w praniu, tak? Wygląda na to, że nie. No i cudnie, ma. Nie wiem, raz jeździmy, to nie pobiera, raz pobiera. Tak. Ale AutoPay fajne ogólnie. I widzę, że w innych krajach też można. Ogarniają inne kraje, tak? Czechy, jakbyśmy jechali czy coś. Aha. Dobrze wiedzieć. Francja, żeby jeszcze weszła, to do Hiszpanii mamy spajki. No. Ale dzisiaj w piąteczek ruch duży. A druga rzecz ważna to remonty, nie? Żeby nie było zbyt różowo i kolorowo, mamy kolejny korek. Tak, panie kierowco? Tak. Jest jakaś zwężka. No i się przykorkowało. Pan kierowca mówi, że nie za specjalnie. Więc jak wyjdzie, tak będzie dobrze. Prawdaż? A uśmiech do kamery dla widzów? Uwaga, mopsowe love. Miłość, głasianie znaczy się 1000. Jezu, jak mi dobrze, tak mi dobrze, tak mi lub. Dwie różne łapki głasiają piesiulka. O Jezu, jaka miłość. Witajcie, kochani. To już jest ponowny dzień, następny dzień. Wczoraj dojechaliśmy do Poznania. Nie kręciliśmy nic, ponieważ było już bardzo ciemno, późno i byliśmy zmęczeni, więc poszliśmy szybko spać. A dzisiaj zaczynamy dzień od, no wcześniej faktycznie kawki, teraz spaceru, więc zabieramy Was ze sobą na malutki spacer. Pogoda na dzień dzisiejszy jest tak troszkę szarawo, ale mamy nadzieję, że jeszcze słoneczko wyjdzie. Zimna wielkiego nie ma, więc trzeba się dotlenić w parku, dlatego zabieramy Was ze sobą. Wystarczy, że pani braknie i stop, tak? Beze mnie nie pójdziesz dalej. Nie. Przywitaj się ładnie. Dzień dobry w nowy dzień. Dzień dobry w nowy dzień. Zakapturowany, hello. Nie bez powodu jesteśmy dzisiaj w lesie, słuchajcie, ponieważ w Poznaniu jest dużo lasów, w którym jest dużo iglastych drzew i jest dużo szyszek. A z racji mojego przyszłego projektu chciałam ich trochę nazbierać, więc czekajcie na kolejne chwile zbierania szyszkowego, a potem na fajny odcinek, jeżeli projekt wyjdzie. A właściwie to wyjdzie w momencie, kiedy uzbieram tyle szyszek, ile będę potrzebować. Mamy nasze zdobycze i oby ich jak najwięcej.
Jak widzicie, ogólnie tą porą roku wszyscy zbierają grzyby, czyli nazywają się grzybiarze, a my zbieramy szyszki, czyli po prostu jestem jesieniara szyszkara. Uwaga, zobaczcie moje zbiory. Szkarka zamiast grzybiarka. Mamy tu, na szczęście mam jakąś siatkę i mamy tu szyszki. Im więcej, tym lepiej. No, poznańskie szyszki będą na małopolskim projekcie. Słuchajcie, chodzenie po lesie z torebką, z siatką, niestety i z aparatem w ręku, to zbieranie i cały czas schylanie się, plus mops, który ciągle czeka, to trochę jest challenge. No, co to za cuda? Nie pójdziesz beze mnie dalej? Nie pójdziesz, tak? Nie pójdziesz beze mnie, no. Już idziemy, już. I kochani, dojechaliśmy do miejsca punktu docelowego w Poznaniu. Tu jest nasz kamperek. Stoimy na parkingu na jednym z osiedli poznańskich. A taka ciekawostka, to obok nas też jest kamperek. Proszę bardzo. Dobrze, chyba nieużytkowany w tym momencie. Muszę wracać, bo tutaj ktoś na mnie czeka. Proszę bardzo. A że jesteśmy na razie same, no to trzeba przypilnować, żeby panienka na mnie zwiała. Przywitaj się z widzami. Dzień dobry. Madi. Dzień dobry. Czekajcie, poprawimy trochę ostrość tej panience. O. Wyspacerowałam się, tak? Aha. I teraz I am hungry. Głodny. Mopsik. Trzeba dać mi jeść, powiedz, tak? No to już.